Dzień dobry Państwu. Tym oto pociągiem będę jechał dzisiaj do miejscowości Grebsberg, z której to pojadę do Leverswarden. A jak już będę na miejscu, powiem, co to jest to Leverswarden, bo jest to dość ciekawa sprawa. Taka typowo holenderska, standardowo. Dobra, dojechałem do Grebsberg, a z powodu lekkiego uszkodzenia krótkotrwałej pamięci źle powiedziałem poprzednią, znaczy miejsce nazwy docelowej, więc teraz się karteczką będę wspomagał, bo jestem przygotowany, nie? Mam karteczkę z rzeczami. Lauwersmeer, na pewno źle to wymawiam, więc już teraz wstępnie powiem, że jest to park narodowy, ale czemu tam jadę, to powiem trochę później. No jestem w centrum Grebsberg, taka mała, senna, holenderska mieścinka w prowincji Groningen. Nie jestem we Fryzji, będę niedługo. No i czemu jadę do tej miejscowości na L, którego to nazwy znowu zapomniałem? Otóż Holendrzy wydzierają w wodzie ląd, prawda? Wiatr wieje, nie wiem czy mnie słychać. Wydzierają w wodzie ląd. No i na przykład zbudowali sobie w ten sposób prowincję całą, Flevoland w latach 60. Ale oprócz tego zbudowali sobie park narodowy. I ja właśnie do tego parku jadę. Park narodowy, który powstał 25 maja 1969 roku. Na skutek tego, że zrobiono tamę na Morzu Watowym. No i zrobił się tam jakiś tam ponoć ekosystem i zrobili z tego park narodowy. Tak stwierdzili, że ptaszki się zalęgły, no to zrobimy park. No ja im się nie dziwię. Kraj bardzo zurbanizowany, zindustrializowany, więc no chyba doceniają każdy kawałeczek zieleni. Po drodze trafiłem na takie miejsce związane z wydobyciem gazu ziemnego, bo jak wiemy z geografii, w Holandii wydobywa się gaz ziemny i właśnie w okolicy Groningen jest tego sporo, a tutaj w oddali jest po prostu kopalnia tego gazu. Także Holandia ma o tyle fajnie, że ma taką przewagę nad nami, nie? Że może sobie sama gaz wydobyć. Nie potrzebuje go ani od Putina, ani od Trumpa. Chociaż nie wiem, może nie wydobywają go wystarczająco dużo. Gaz ziemny wydobywany jest pełną parą, a raczej pełnym ogniem. Podprawny obserwator w tej wieży dostrzeże ogień. Ja nie wiem, czy on jest widoczny, więc robię zbliżenie. O, teraz widzę, że jest. A to drogowskaz do owej wieży. A tutaj kolejna instalacja, prawdopodobnie związana z groningeńskim gazem ziemnym. Dlatego właśnie to uwieczniam, bo to jest ciekawe. Swoją drogą, ciekawe co symbolizuje ten świder u wjazdu do miejscowości Zoutkamp. Nie wiem, ale są tu fajne żaglówki, prawda? Także ten park narodowy, on jest u ujścia rzeki, więc teraz muszę się dostać właśnie do rzeki. Wodny charakter miejscowości na dzień dobry jest widoczny. Przez cały czas jechałem przez pola i łąki, a tu nagle właśnie takie wodne coś. No i właśnie tu mamy tabliczkę informującą o wjeździe do Zoutkamp, także udaje się na poszukiwania parku. No to udało mi się dotrzeć do celu podróży. Chodziło o park Lauwersmeer, jak widać. Także błędnie na początku nazwę podałem. No i tu jest wejście do tego parku. I tak jak mówiłem, park jest na rozlewisku, w rozlewisku, które powstało sztucznie, no ale już potem natura zrobiła swoje i ponoć specjalnością tego parku jest ptactwo. Przed chwilą gadałem sobie z takim starszym Holendrem, który tutaj był. No i między innymi atrakcją tego parku są co? Bociany, także bardzo zajarał się historyjką, jak to u rodziców za każdym razem, gdy jestem, widzę bociany. I wcale nie jest to park narodowy,
No ale to nie ważne, nie? Także wjeżdżam do Parku Narodowego. Jak widzicie, z tyłu jest droga, którą przyjechałem. Pełna infrastruktura, ale zobaczymy, jak park będzie wyglądał. No, wjechałem na truszkę w parku. Także to, co tutaj widzimy dookoła, te łąki, to ma tutaj status parku narodowego, nie? Także tak porównując do naszych realiów, myślę, że no, możemy się cieszyć, że mamy takie dziewicze, przyrodnicze miejsca jak Białowieża czy Bieszczady, bo tutaj jest naprawdę o nie bardzo trudno. To ma dość małą powierzchnię, jest otoczone ze wszystkich stron cywilizacją i tutaj jest ta chatka. Także... Ło, tak ciekawe, o co tu chodzi. Ja tu na wszelki wypadek postawię rower, żeby nie było siary. I zobaczymy, nie? Kurde. Dobra. Pewnie się przewróci i tak. Zobaczmy, o co tu chodzi. Czemu tu zrobili takie coś? A, chyba kumam. To jest takie wejście w naturę, słuchajcie. Takie wejście w to pole, na które nie można wchodzić. No i też tak wiatr nie wieje, nie? No i tam się, wiecie, pasą się jakieś ptaki. Także to o to chodzi w tym parku. Nie widzę bociana. Gwoździem programu jest ta chatka tutaj. W tej chatce sobie siedzę i krajobraz oglądam. A to są gatunki ptaków, które na tym polu się pasą. Jakby ktoś chciał sobie porównać, to bardzo proszę. Tutaj są te ptaki. O, tutaj można sobie powybierać, który jest który. No to raz, dwa, trzy. No i popodziwiajmy chwilkę jeszcze ptactwo. One mają fuksa, one nie trafią na holenderskie talerze za bardzo. Werbotem. No i już sobie wracam z chatki, która była w parku narodowym, znaczy jest cały czas, stoi. No muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że tutaj będzie materiał bardzo prześmiewczy, że będę porównywał park narodowy do parku miejskiego. Jest trochę to porównanie uzasadnione, ale mimo wszystko podobało mi się. Podobała mi się ta natura, którą zaprezentowali w tej chatce. Wiadomo, że to ma ograniczony zasięg w Holandii, ale mimo wszystko jest zadbane. No i te ptaki tam naprawdę się pasą, nie? Także to nie ma tutaj oszustwa. Dodam, że ja jestem na samym początku tego parku, przy tej miejscowości Zoutkamp. To rozlewisko jeszcze dalej się rozwija. Ładnych paręnaście kilometrów. No ale ja już nie mam czasu, będę wracał. Co miałem zobaczyć, to zobaczyłem. Także jeszcze mały rzut na pole. No i ewentualnie jak coś ciekawego zobaczę, to pokażę. Jak nie, to już do widzenia. Ślepagienia.